Gramy. Dobra, Jerzego mi na psy zawinęli, kurwa. My na więzieniu. Czemu? Za co? Znamy, bo hetmańską otworzyli. I ogarnij to, co wczoraj, bo znów, kurwa, struna z dupy. Wiem, zaraz. No, nara. Ej, oni mówili, że są na więzieniu. No jeszcze nie, a wy no. jesteście na więzieniu zwykłym, tym czy jakimś miastowym? Miastowym. No kurwa, ja już jestem przy więzieniu zwykłym. I co, tak, zawijają was? Nie, tylko chcieliśmy zobaczyć. A, dawaj, jadę. Kurwa, zagadałem się. Muszę się już także skupić. O co tu? Zajechaliśmy. Ciuch jakiś roboczy, żebyśmy wyglądali jak pracownicy. Będziemy. A gdzie jedziemy? Malować ściany i tam wymienić. Tak? Ściany będziemy malować. Gdzie malować ściany będziemy? Najpierw na stacji, później w jakimś banku. I nie włączymy na chwilę alarm. No, no, no. Żeby przyjechała policja i zobaczymy, co oni będą chcieli od nas. Żeby następnym razem wyglądało to full legit, żebyśmy mogli to zrobić na legalu. Z grubszy pomysł, grubszy plan, ale nie chcę tego tutaj mówić teraz. Bo nie wiadomo, czy nikt nie podsłuchuje i wiesz, jak to wychodzi później, nie? No tak. No tak. Mnie szukają gliniarze. No tu jest kosz. Można tutaj szyby umyć, w sumie i blat ogarnąć. Ja wyniosę śmieci. To ja umyję szybko. Wow. 28 psów na służbie. Czekaj, już szybę będę miał. Co ty wiercisz to? No wiercone jest. Wiercę tu kurwa dziurę w tej kracie. Uj. Kładzie za wodę. Działaś kurwa. Ja umyję blat. Zobaczenia. Ja młotkiem w szybę napierdalałem, ej. Szczelkę poprawiałeś? Mocna. Tutaj najebię młotów. No tutaj ten, cegiełka odstaje. Dobry. Musimy poczekać, jeżeli chcemy, żeby przyszedł. Ktoś. Zdjęcie twojego starego wszyscy, z napisem wanted. Oni wszyscy są na dole i są zajęci, nie? Tutaj na dole? Tak. Na Mission Row? Widzieli? Tak jest. Ty, wszyscy są zajęci. Zamknij się, zobacz. Twój stary wanted, widzisz? O kurwa, znalazłeś ojca. Kogo dzwoniłeś? Do Janka. Kto to jest Janek? No pan Janusz Pisikela. Aha. No, mam jego numer. Okej, okay, przyjdzie zaraz? Niech Stachu zadzwoni. To przyjdzie. Do kogo? Do Pisikeli. Do Arii. Ma... Albo do Arii. Zadzwoń do Arii i do tego, i do Pisikeli. Co daj powiedzieć? Że jesteśmy na Mission Row, sprzątamy, tak, słucham. Skończyły nam się środki czystości. Ej, bo Aria, bo ja pracę mam takie, nie? Tutaj odpokutowuję, jestem na komendzie z Jerzem i czyścimy wam komendę. Jak to? No i skończyły środki czystości. Czy byście byli w stanie nam coś podwieźć? Dlaczego czyścisz nam, Stasiu, komendę? Jerzy, dlaczego czyścimy dla Arii komendę? Bo nabroiliśmy i wykonujemy bo pracę społeczną. Nabroiliśmy i wykonujemy pracę społeczną. A co ty znowu zrobiłeś, powiedz mi, proszę? Co znowu zrobiłem, Jerzy? No. Co znowu zrobiłem, Jerzy? No nic takiego, no już. Nic takiego. Ale nic takiego. I dobra, Stasiu, a jedno pytanie, tylko byś mi z mną szczery. No, no, no. Zajebaj wczoraj z kolby policjantowi pod więzieniem? Nie. A co? Ale przyznaj się, nic nie zrobię, tylko przyznaj się. Nie, serio, nie zajebałem. Podobno była, miałeś maskę ciastka i krzyczałeś, że jesteś Stasiem Chmurą. Nie, niemożliwe. No to kto się za ciebie podaje w takim razie? Jakieś się kurwy podszywają, jechać z nimi. Dobrze, a na której komendzie jesteś? Na jakiej komendzie jesteśmy? Mission Row. Mission Row. I trzeba wam tam podrzucić środki, tak? Tak, CIFA.
Cifa, ale Cifem się chyba nie... A, czekaj, a co wy czyścicie? Okna czy podłogi? Zęby dla Jerzego. Co kurwa dla Jerzego? Co znowu? Nie, no serio, potrzebujemy jakiś płyn do szyb, jakieś ściereczki. Dobrze. To ja jestem na drodze 68, ale już jadę w takim razie, zaraz podrzucimy coś. Dziękuję bardzo. Hejka. Już pani przywiezie. Zaraz będziesz miał kurwa swoje środki jebane. Przede wszystkim? Przede wszystkim pierdolone. Ja mnie te mycie bym tu nacharał, kurwa. Dawaj na mele czyścimy. Kurwa, tak się czyści. O, tutaj gaśnica. Wynoś tu gaśnicę, chłopie. Dawaj ją, kurwę, naprawię. Młotkiem raczej chyba nie naprawisz. Teraz działa. Młotkiem wszystko naprawisz. Młotkiem wszystko. Pa, przyjdzie pisikela, ja mu zrobię tak, nie? Pustak. Zrobię mu. Zrobić? No. Ja mam radio. Halo! Dzień dobry. Dobre. Panie, proszę idę pana, już, mam idę już zobaczyć, idę już zobaczyć, panie Stasiu, czy mamy. O, pustak w chuj. Kurwa. Jak ci zaraz jebnę, chmura, to się skończy. Byłeś w szpitalu. Dobre, co? Wymyśliłem to dziś. Ja widzę, że to jest twój pomysł, bo ty masz tylko takie głupie pomysły. Ja zrobię tak, pisikeli tak zrobię, wiesz? No to się wkurwi. No to o to chodzi. A co pan chce zrobić? Zrobić tak dla pisikeli, podejść. I powiedzieć pustak w chuj. Pustak w chuj. Dobra, idę zobaczyć, ja mam w ogóle tutaj jakieś środki, panowie. Sekunda. W głowę panu dałem? Tak narzekacie na nas, to jakbym pan... Chcemy coś dobrego zrobić. Umyją nowa komenda, nowe krzesła, gumy poprzyklejane. Co pan mówi? No, cegiełki tutaj odstają. Ale to pan doświadczony jest, pan da radę, tak? No dam radę, no. No. Śmieci wyrzucone, gaśnica jest ta nieważna. Tak, gaśnica to do straży trzeba. Znacie chłopaka, jak tu pracujecie, to się napijcie chociaż. O. Jezus, to jest ty, daj mnie. Co? Proszę, pan się napije. O, proszę, proszę. Dziękuję. Tutaj panu położę, panie chmura też. Ja tu... Wow. Się przydało. Wierce slota. Slota wierdzę na kamerę, bo ma być kamera tu. Tak, tak, dobrze. Jeszcze sobie umyjemy i można jechać dalej, no zaraz. A ja słyszałem, że wy tu macie kierowniku jakiś skarbiec, kurwa, gdzieś. Ja skarbiec? To zaraz znajdę, no. Kurwa, panie Stasiu. Pod ziemią. Idę po brata mojego, na celi jest. Tak, gdzie pan do. No, łopata na taką betonową podłogę to nie ma szans. William Bratton dałby radę. Dobra, pan nie przeszkadza, bo ja muszę kierować robotą. Proszę, proszę. Kieruję robotą. O. To co teraz, panie kierowniku, do zrobienia? Ty, kurwa, leżysz tam 20 minut, wypierdalaj stamtąd już. Zajmij się naprawianiem automatu do kawy, bo wydaje sam leci sama woda bez napoju. Wjebało mi 5 dolców. Serio? Serio. Pan jest... Nie wiem, gubię się. Pan ciśnienie ma jakieś? Pan co, noga boli. Że tak sobie wie pan czasem wstać. O, otwórz mi, bo nie mam rąk. No. Dzięki. Ty, nie działa. Dobry, dobry panu. Ten. Proszę bardzo. Dzień dobry. O. O, mamy sprzęty. Dzięki. Do pana ręce. Potrzebowaliśmy. Tyle znalazła. Super. I co, panowie, tak będą teraz tutaj, tak, czyścić? No tak narzekaliście na nas, no to chcemy trochę się zrekompensować, żeby... Panie Pura, ja nigdy nie narzekam, dopóki pan nie pizga do mnie z broni palnej. Do pani nigdy w życiu. No wczoraj serduszko. W kanałach. Przyjechałaś. To nie byłem ja. W kanałach. Co złego, to nie ja. Dzień dobry. No, no. Ja pustakami strzelam, jak już... Co tu się wyprawia? Dobra, pan. Ja bym z metra nie trafił. Tak? W ścianę nawet. No, nie? No to co, pan ten burdel? Mam dla pani coś fajnego. A pan powie, który był taki. Już się boję, co takiego? Nie, normalną rzecz. A nie wiem, jak nie panią wiem, ktoś skurwi dzisiaj, to proponuję zrobić tak. I powiedzieć, pustak w chuj. No. Dobra. Dobre, nie? Taki młoteczek dostanę od pana? Te kolby to są straszne. No. Rwie do tego, żeby... To zabawkowe.
straszne rzeczy. Dobra, to panowie, jest to prawda. Także można tak lekko pukać po glacy, nie? A dobra, panowie, to miłej pracy życzymy. Już fanty zbierasz? Dobrze, dobrze. Dziękujemy bardzo. A dzięki. Dzięki, dzięki. Proszę bardzo, miłego dnia. Wzajemnie. Miłego sprzątania w burdelu. Dobra, mykamy na patrol. Lecimy. Powodzenia. Ta pani życzyła mi miłego dziękuję sprzątania w burdelu, tak powiedziała. Co? Co pan mówi? No. Dzień dobry, proszę pani. Do burdelu też pojedziemy, nie ma problemu. Co tutaj pani mówi do pana Stasia? No miłego sprzątania w burdelu. No dziękuję pani, będę sprzątał. Czemu idę sprzątać tak ten mówi, burdel. Co pani tak mówi brzydko? Jebany burdel. Ale pan Stasiu by nie kłamał nigdy. To jest zaufana osoba. Prawda, a pani jak się nazywa? 1400 ludzi. No, przesłuchanie. Czy pani jest od pana Pisikeli, czy mi się wydaje? Nie, nie znam pana Pisikeli. A, bo jest pani podobna do takiej innej pani. Takiej właśnie. Nie, a ja właśnie myślałam, że do pani jest podobna. Tak bardzo. Czy pani do mnie? Nie, tamta pani. Która pani? Taka była pana medyczka. Pisikeli, co się pochylał. Wtedy. Jaka była medyczka? Co no pani co z panem Pisikelą przecież. Jaka medyczka z panem Pisikelą? Co pani daje? No, ona się nazywa... Sasza. Sasza, no. No to ja myślałam, że to Zingera pani jest właśnie była. Sasza. A ja lubię Zingera, ale jednak wolę Grandera zdecydowanie. Dużo lepszy. Czy on tam ten burdel, tak jak mi mówiła? Pani, panie Chmura, pan tak nie mówi. No tak mi... Wyjmę ja zaraz wiem pałkę. Panie Chmura. I się skończy. Pan jak chce sobie burdel posprzątać, to pan spodnie ciągnie, majtki i pan zacznie. Ale jak panie posprzątam, to już nie będzie burdel. A, no chyba, że tak. No to będzie błysk. No. No. 2400 ludzi na sprzątaniu burdelu. Panie Stasiu, bo ja tu widzę jeszcze smugę. Dokładnie pan musi. Gdzie? Gdzie? No tu. Przy tym logo jest smuga. Dobra. Są zacieki. To Jerzy tą szybę robił, bałwan jebany. Dobra, chłopaki. Świetnie sprzątają. Nie ma opcji, ja świetnie, nie? Podchodziłem. Jeszcze. Jerzy miał chomika i przez pół roku mu wiórów w klatce nie zmienił, debil. Taki czyściu. A to nie śmierdziało? Wszystko muszę powiadać. Co? Nie to miałem czasu, no. To musiało chyba, nie? Tak tyle czasu, bo to kupy wiadomo wszystko, nie? No śmierdziało, Jerzy lubi człowiek, taki zapach. Człowiek z czasem się przyzwyczaja do wszystkiego. Nawet do chujowej wody. Bo wkurwiał mnie ten chomik, gryzł mnie zawsze, go brałem. A to był dżungalski czy syryjski? Nie znam się na chomika. Później mi a duże czy małe? Spory był bydlak, bo dawałem mu, kurde, spore ilości białka. No to musiał być syryjski, bo te dżungalskie i jakieś tam jeszcze to są takie malutkie, takie wielkości palca. To pewnie taki mały nie był. No nie, był ogromny. Jego no chomik miał jad kiełbasiany. Co miał? No bo kiełbasą go karmiłem, no. Co miałem pod ręką, to mu dawałem. No będę mu jeździł specjalnie do zoologicznego. Dawał mu kiełbasę do ustnie. Ale wie pan, że to by było znacznie ekonomiczniej, nie? Tak ziarnami samymi jednak, niż kiełbachą. Pingwin. 5 złotych. Pingwin, pozdro. Pozdro, byku, tak, napięty biceps. Nie. No nie, nie niby, tylko na pewno. Witam serdecznie. Cześć, dobry. Witam. Louis. Pan Jerzy mnie pytał o zgodę i mu pozwoliłem. O, ja przyniosłam środki tutaj. Wtedy no. do czyszczonka i panowie sobie tu lecą. Dzień dobry, pan. Trochę zacieków robią, ale w gruncie rzeczy jest git. Jest tu Pisikela. Straszny sobie był. Nie ma, nie ma. Kurwa, chciałem zrobić to z tym pustakiem. Gumy pod krzesłami. Gaśnica nieważna w ogóle jest. Idę sprzątać, bo się opierdalam. Popatrz, jak ładny. No, teraz to będzie wam się lepiej pracowało od razu. No, na pewno. Idę, że nowa komenda jeszcze, to tak czyściutko. Coś na kucaka nie umiesz, Jerzy, widzisz? Na kucaka. Sprzątać. Nie umiem, bo ty jesteś dobry w kucaniu i pochylaniu się. A? Ty kurwo, co chomika gwałciłeś swojego. O! Nieprawda. Jadem kiełbasianym go karmiłeś. Nieprawda. Kiełbasą, a że tam był jad kiełbasiany, to nie moja wina. Okej. Okay. Kurwa, nie chce mi się czyścić. Ile tych prac społecznych tam zostało? No wszystkie. Ile godzin? Zobaczymy, no. To jest jedyna wyremontowana komenda? Nie, szłajnut. Jeszcze nowa na dokach jest. Na dokach komendę macie? Mhm. O, trzeba będzie zjechać, zobaczyć. Mrs. Aria.
Ja? Cegła wystaje. To zrobi, Stasiu. Nie wiem, kto to remontował w ogóle. Kto to tak spierdolił? Dobra, będzie. Co, już tutaj panowie, wszystko będzie fajnie zrobione. Tutaj tak? Jest pisać glancuś. A da się zjechać dupą po tej poręczy? No nie wiem, musi pan spróbować. Próbuję. Może masłem można posmarować, to będzie lepiej. Masłem. Chłopaki, no. Lecimy! Lecimy! Dobra, już możesz mi postawić, już się wsiądę do fury. Ej, o co chodzi? Zacięło się, kurwa. A, napad był. Stachu, otwórz tą! Wywrotkę! A, to nie nasze auto. Wieźmie. Widziałem cię wieź. Do Katowic. Do Katowic? Do Europy. I odpadam. O. Na biegi ciężko wchodzą. Stare gówno. Fajne RP, co dzisiaj? Tej półka ludzi. Kurs hetmańska teraz? Tak, hetmańska, no. Gdzie to wydupcyć? Tu, do tego kontenera. Ja pierdolę. O. Dobra, mam. No i wracamy szybko tam. To jest. Uch, ale się zmęczyłem. Kantyna ogarnięta, panowie. No i git. Idziemy tam. Ten funkcjonariusz tak samo chce tu być, jak i my, pracować. No. Co tu mamy do zrobienia? Cele? Sprzątać? A pierdolę, kibli ja nie sprzątam. Tu grubiej będzie, Jerzy? Nie, no gdzie... Krzesła poustawiamy, Lino, nie? I to, tu mieli imprezkę jakąś parapetową po odwiedzinach, ty. Ale że alkohol ktoś im dał, w karty kurwa grali na pieniądze, ty co jest? Ty, tam któryś gazetki kurwa zostawił pod pościelą, fajne. Serio? Tak, zaraz pokażę. Z dziewczynkami. Na Kopernika miałeś gazetki? Idzie na konti na wesoło na pierdale. A ty miałeś tam na Kopernika gazetki? Weź pieniążki są. Weź te krzesła popraw trochę. Telewizor przetestuje. Moment, kierowniku. Gdzie pan by chciał, żebyśmy to sprzątali? Telewizor trochę skórzu przetrzymaj, wie pan, o co chodzi. No, trzeba coś tutaj czasami porządek robić. Panie Klawisz, sprawa jest taka. Bo nam to kazali być 40 minut, nie? Ale my się uwiniemy trochę szybciej. Da się radę jakoś dogadać, bo pan pewnie też tutaj nie chciałby tyle stać, nie? No bym musiał się zapytać, wiecie jak jest. Nie musi pan się pytać, tylko muszę, powiedzmy, pan tutaj sobie pobędzie, pan powie, że my byliśmy, porobiliśmy. Pan sobie coś tam w telefoniku popyka. Jak coś, to jest ale z Klary, my zrobiliśmy robotę, byliśmy 40 minut. No jeszcze 20. No. To jeszcze tak z 15 i będzie git. 10 minut damy radę. 15. Dobra, tutaj panowie już ogarnięte chyba. Tak, no. Idziemy cele zobaczyć. Tak 22 wyjdziemy, nie? No, elegancko by było. Gdzie te gazety są? Na pierwszą celę wejdź. Pod kojem leży, pod materacem. Zobacz co on tu trzyma.